Hej, witam was, z tej strony Gali. Właśnie wróciliśmy z poprzedniej misji. Chwila to trwała, dlatego też się rozłączyłem. Dobyliśmy troszkę zasobów, bo 154, co się nam bardzo, bardzo przyda w kupowaniu. Ten tarczownicy Ewen należą do najcięższej opancerzonej konwencjonalnej jednostki obcych. Po rozłożeniu ich sprzętu na części na pewno znajdziesz jakiś sposób na wykrywanie ich technologii w naszym... Dobra, tak, czyli będziemy musieli ich pewnie przebadać. Którzy wyjdą z szoku, dobrze spisują się w walce. Aha, czyli tego szoku to trzeba iść na misję po prostu i żeby wyjść z szoku. Mamy sporo kasiory. Myślę, że zrobimy sobie jeden karabin za tą kasiorę. Choć też mam dylemat, czy nie zostawić tego przypadkiem na... czy nie zostawić tego na... Aha, to jedno w strzelbę i później już tego nie mogę robić. Czy nie zostawić na pancerze. Wiadomo, że zawsze by się przydały jacyś rekruci. Naukowcy też by się przydali, których nie mamy. O, są zasoby, 5 dni. Ale nie teraz, sprawdzimy to później, bo na razie musimy iść, połączyć się z tym nawiązaniem kontaktu i zrobić tą ciężką misję. Tylko, że ta misja atak na tą placówkę to pewnie zrobimy dopiero jak powracają nam żołnierze jacyś. Dobra, jak w ogóle, czekajcie, zobaczmy jeszcze zanim wylecimy, jak jest sytuacja z żołnierzami. Za dwa dni młody wraca, Gecko za 4, ale Gecko jest w szoku. Za 4 dni bylibyśmy tak całkowicie, mielibyśmy praktycznie pełen skład. To nie wiem, czy tych 4 dni nie poczekam, zanim uderzę na tą jednostkę. Ona ma tutaj dwie kropki, czyli pewnie jak ją pokonam, to dwie kropki spadną. O, i tym bardziej, że tam byśmy te 5 dni mogli poczekać, to dostaniemy jeszcze te pancerze. To by było dobre. Zdobyliśmy na tyle dużo części pancerza, że możemy zacząć przetestowywać zewnętrzne płyty na potrzeby naszych żołnierzy. Zdaje się, że są one wykonane z tego samego materiału, którego obcy użyli do stworzenia kadłuba Avengera. Jest to niezwykle wytrzymała substancja o nieco dziennych właściwościach magnetycznych. Pola magnetyczne otaczające te płyty zapewniają dodatkową ochronę przed uzbrojeniem magnetycznym, szczególnie przed bronią Gansa, często wykorzystywaną. Dobra, dostaliśmy nowy pancerz drapieżnik, kombinezon EXO i kombinezon pająk. Drapieżnik, ten kombinezon wykonany jest z pancerzy. Pająk, niekompletne zapiski o zniszczonych serwerach XCOM wskazują, że to wczesny prototyp lekkiego pancerza wyposażonego w hack. Aha, to jest ten hack, który mieliśmy, z którym zawsze snajperem chodziłem. EXO, jeżeli połączymy nasze prototypy pancerzy wspomaganych zasobą opancerzonymi, uzyskaliśmy ciężką wersję naszego pancerza z płytami. Ponadto będziemy mogli zainstalować w nim ciężką broń. O, widzicie, to będzie dla naszych tych. To by pasowało rozszyfrować, ale ja bym chyba tego chciał teraz zrobić, bo on może dodać jeszcze potężniejsze pancerze. And that they are the product of careful genetic engineering that generally mirrors the human form. Most of their unique qualities come from a difference in equipment and armor. Components I'm sure Shen would have an interest in examining. Dobra, to moglibyśmy sobie robić. No, naukowcy by się przydali, laboratorium też by się przydało, tylko że jeszcze nie mam dokładnie pomysłu, gdzie to zrobić wszystko. Tu byśmy te łącza robili, ale gdzieś jeszcze moduł obronny. Może bym tutaj jest laboratorium w ogóle kosztuje? A bo trzeba dobrze rozplanować tą bazę. Tu mamy złącza. Złącza mógłbym teoretycznie jeszcze tu. Tutaj na pewno generatory mocy. Tu można by było laboratorium zrobić. Nie wiem jakie są, które są. Tu jest poligon, więc teoretycznie tutaj można by było warsztat zrobić. Nie wiem co tutaj.
Ale dobra, będę myślał za chwileczkę. Okej, to co ja bym chciał teraz zrobić? Chyba na razie nic. A właśnie, ile kosztują te ulepszenia? Dobrze, że podpowiadasz. Produkcja przedmiotów, pancerze. Kamizelkę na razie. Tego drapieżnika mógłbym zrobić, ale to kosztuje aż 50 jednostek. Na razie mnie nie stać. A tutaj nic z tych rzeczy się nie przyda. Pojedziemy po teraz po te zasoby, to będzie nas stać. Kiedy będzie terror? To nie będzie jakoś na dniach terror? No tak, laboratorium muszę mieć, tylko nie mam kasy cały czas. Dobra, to można przyspieszyć. Jest 70 zasobów. Mogę się połączyć z nowym regionem, ale to na razie... To też mógłbym się połączyć. Ale to na razie odpada. Idziemy z tej strony, dobra. Teraz bym chciał to, żeby tutaj się wrócić, zanim uderzymy na tą jednostkę. Bo tu będą też materiały i te materiały nam się przydadzą. Co się dzieje? Terror? Cholera, nowa placówka obcych. Nie wiem jak jaki poziom trudności jest ataku na tą placówkę. Bo teoretycznie już bym mógł na nią atakować. Ona ma już 3 kropki. Ta ma ile? Ta ma 1 kropkę, ta ma 3 kropki. Teoretycznie mógłbym ją zaatakować. Ale poczekam może na ten. Aha, bo to czekajcie, bo to już... Szturm na placówkę. No dobra, poczekajmy jeszcze tą jedną kratkę. Znaczy to, żeby mi się z tego kasa zrobiła. Tu pancerze bym zrobił. Znowu coś? Cholera, 3 kratki zostały. Chciałbym chociaż jeden ten pancerz zrobić. Znowu coś? Born of Shadow. Czyli ma dodatkowe krytyczne i dodatkowe celowanie, jeżeli jest w ukryciu. Okej. Okay. To jest ta nowa klasa żołnierza. Ranger. Tu ma jakieś zablokowane. No będziemy ją musieli szkolić. To by mogła być Puma. Ale dobra. Będziemy tego Rangera też próbowali sobie sprawdzić. Gdzie to było? To była chyba zbrojownia, szkoła działań partyzanckich. I jeszcze tego jednego żołnierza, tego pączka można by było wysłać na granadiera. Dobra, granadier. Teraz poczekamy na tą kasę i pewnie uderzymy na tą placówkę, ale to już zrobimy w następnym odcinku, bo... Zwój mocy ma osłonę. Zwój mocy ma osłonę. Pojawiło się nowe miejsce pod budową instalacji do dyspozycji. Okej, okay, zobacz pomieszczenie. Paźniki mocy zbudowane na zwojach mocy osłonią więcej mocy. Dobra, czyli tutaj... Tu mógłbym przekaźnik... Automatyczny system obrony wykorzystany w przypadku szturmowca lądującego. Teraz tak. Przekaźnik zasilania. To 80 kosztuje. Cholera, no nie mam tyle kasy na cały czas. Kasy mi brakuje. Priority message coming through, Commander. Aha, to miesiąc już skończył. No dobra. Za tydzień terror.
kurde, i będzie polowanie na XCOMa, budowa, czy ja informacje nie mam, nawet mnie nie stać, żeby to kupić. O cholera, to za tydzień mam terror. Skończyliśmy badania miejsca. Aha, to czemu on tu poleciał? No, może nacisnąłem tak. Tu jest ta kasa taka duża. Dobra, to tą kasę bym chciał. Pokaż misję. Naukowie 40 informacji. Uratuj VIP-a. Dobra, czyli tą kasę jak zbierzemy, to będziemy... Później ten terror, to możemy na tą placówkę uderzyć. Tylko ten terror trzeba będzie jeszcze przeżyć. Dobra, poczekajmy. Dobra, no to lecimy na tą misję. Mówicie, że nie mogę tego omijać, to... Chciałem sobie kasę po prostu zebrać, żeby móc zrobić... Żeby móc sobie zebrać ten... Wysoki poziom trudności. W sumie stamtąd też mogę kupować te. Nie chciałem tego. Nie do sztabu ruchu oporu, tylko to chciałem. Dobra, to produkcję przedmiotów mogę stąd robić chyba. Jednego tego drapieżnika. Montrusz go dostał? Ale ja nie chciałem, żeby go Montrusz miał akurat. Montrusz siedzi z tyłu i Montruszowi nie powinno się teoretycznie nic zdarzyć. Na razie zrobimy tak, weźmiemy sobie Montiusza na tę misję, owszem. Ale ten mundur oddasz. Na zwykły mundurek. No True weźmiemy na tę misję. Weźmy Gecko, choć on jest też już zmęczony. Weźmy Soczka. Weźmy myszkę i jeszcze jednego grenadiera, młodego weźmiemy, dobra. Mamy teoretycznie skład. Soczek jest chyba najbardziej narażony na... Znaczy najbardziej chyba do gunnerów strzelali. A on se wziął tą zbroję. No dobra, no to nie, jak se wziąłeś, to se wziąłeś. Ty będzie z przodu najbardziej wysunięty, więc możesz sobie w niej chodzić. Poza tym ile ona daje ci uzbrojenia. Cztery do zdrowia. O! 12. No to jakbyś miał same drapieżniki, to już by to fajnie wyglądało. Skąd kasy cały czas na to wziąć? O! I możesz dodatkową rzecz sobie wziąć. Czyli jeszcze jeden pancerz. O! Widzicie. To jak będę miał te zbroje, to będę miał po dwa miejsca w pancerzu. Na dwa te. O! Widzicie. No to mi się zaczyna podobać. To mi się zdecydowanie zaczyna podobać. Tylko musimy dożyć jeszcze, przeżyć te kilka misji. Ty też masz drapieżnika? To ile tych drapieżników dostałem? A to wszyscy dostali te drapieżniki. A, widzicie. To coś nowego. Doszła kasa, nie wiem, chyba trzeba było ignorować i zabrać kasę, wiesz, ja mam... Ja nie mam tej gry, więc nie wiem jak za wiele. O kurde, no to rewelacja, to będę mógł sobie więcej teraz tych rzeczy pozabierać na misję. O kurde, no to mi się podoba, to mi się zdecydowanie zaczyna podobać. Dymniaka mógłbym sobie dać Montiuszowi. Produkcja, nie produkcja, uwolnienie przedmiotów. Udostępnij przedmioty. Udostępnij przedmioty. Dymniak dla Montiusza i amunicja smugowa. Tu będę mógł teraz sobie granatów zapakować super dużo, bo mogę sobie zapakować granat kwasowy i jeszcze... Aha, to tylko otwierasz po czaszek możesz.
A to otwiera czaszek, to nie za bardzo mi się uśmiecha, żebyś nosił. Ewentualnie mógłbym cię troszeczkę zbufować do mobilności, Keko. Dobra. Karabin magnetyczny, super. To mi się podoba. Co ci jeszcze mogę dołożyć? Otwiera czaszek. No to dobra, to weź tam otwiera czaszek. Granat, dobra, niech będzie zwykły. Myszka ma apteczkę. Tobie damy ten granat gazowy. W ogóle resztę granatów będę musiał chyba wyprodukować nowych. Mogę ci ulepszyć broń jakoś. Jak ci mogę ulepszyć? Pojemność magazynku się zwiększa o 3. Okej, no to dobra, dodamy ci to. Niech będzie. Tylko miałem ci granat jeszcze założyć. Tutaj nie mogę, bo to może być tylko jeden na żołnierza. Damy gazowy, a teraz dalej nie mogę? Też nie mogę, dobra. No to myślę, że jesteśmy gotowi, chyba wszystko jest ok. Ruszamy. Kurde, wreszcie mamy pancerze. Wreszcie nie będzie nas tak łatwo zabić. No nareszcie, kurde, coś się ruszyło na plus. Aha, czyli to rozumiem, że jak raz sobie wyprodukujemy na przykład pistolet magnetyczny, to wszyscy żołnierze mogą pistolet magnetyczny używać. Jak wyprodukujemy na przykład strzelbę magnetyczną, to wszyscy żołnierze mogą używać strzelby. Jak już wyprodukujemy pancerz, to wszyscy mogą używać pancerz. Tak to chyba działa. No bo normalnie to było, że jeden pancerz wyprodukowałem, tylko jeden pancerz mogłem użyć, ale tutaj widzę, że chyba tak to działa. Dostarcz VIP-a do punktu ewakuacji. A to mieliśmy chyba z VIP-em już taką jedną misję. Dobra, jest i VIP. To czy to była ta misja, w której trzeba było się spieszyć, tak? Co było 12 tur. I tu jest wysoki poziom trudności, więc... No, więc to nie będzie takie proste, żeby go tam przenieść. 12 tur, no właśnie. Pytanie, z kim będę musiał tu się zmierzyć. O, coś widzimy. Nie jesteśmy w ukryciu, nie wiem dlaczego. Aha, mogę zhakować sobie... To, sprawdźmy, co by to mi dało, to hakowanie. Zawsze mogę anulować. Już 20 minut mamy, a jeszcze nie zaczęliśmy gry. Super. Zdobądź mały... Kurde, 33% tylko. Że przyjdą posiłki. Zdobądź mały stop metali. Zdobądź duży. Kurde, ale myślę, że to... To chyba się nie opłaca robić hakowania tej wieży. 34% to prawie nic. No ale patrzcie, jak nam życie skoczyło naszych żołnierzy wszystkich. Kurde, rewelacje. Dobra, Mocjusza myślę, że można by było ustawić tutaj. Mam nadzieję, że nic nie wypaczy. Cholera, nic nie wypaczy. I akurat wypaczył. Jak tam sytuacja? A prawie już jesteśmy blisko końca, no bo zostało nam tylko 3 kratki do tego i będzie po nas. Mocisz, znaczy Gekko, wytłumaczysz mi, co to jest to? Kliknij, aby przełączyć zasięg dowodzenia. Jak to włączam, to się włącza czerwony ekran. Jestem ciekawy. Aha, no, mamy pancerze. Tak, tak, mamy pancerze. Coś takiego nam się udało wykombinować. Dajesz granata tam.
Na razie ruszyliśmy Moncjusza tak niepotrzebnie, bo kurde, w tej turze nie będzie mógł strzelać. Stąd powinieneś dać radę sektoidowi, myszka. No ale ta kobra cię będzie mogła złapać. Teoretycznie możesz strzelić do tego, 62%, no to dajesz może. Ach, za 3 tylko, draśnięcie. Okej. Truś się ruszył, 97%, no dajesz, próbuj. 10, ło! To miło. To miło z ich strony, że to tak strzela. Ciekawe, czy stąd będziesz go widział, młody. Coś widzisz. O, widzisz obydwu. No dobrze. Czy jak ty widzisz, to myszka też będzie widziała stąd. 75%. No to spróbujmy tą żmijkę. Za 6. O kurde, rewelacja. Rewelacja. VIP, kurde, co tu z VIP-em zrobić? Żeby go nie, żeby oni go nie widzieli. Nie wiem, gdzie go ustawić, tak żeby go nie widzieli. Myślę, że tu chyba nie będzie widziany przez nikogo. No, nie jest widziany, dobrze. 72% szans, ale to nawet jak go trafisz, to przeżyje pewnie. 6, kurde, przeżył. I nie mamy więcej strzałów. Tylko nam został VIP do ruchu. No dobra. Co on będzie? Będzie przejmował kontrolę? Nie, podchodzi tu bliżej. Nawet mind control nie jest taki straszny, bo go prawdopodobnie zabijemy. Dobra, soczek w panice. Skoczy na dół. Tylko będzie strzelał. Do niego? Może go jeszcze zabije. Ach, cholera. Byłoby dobrze, jakby zabił. O właśnie, Gekko, napisz mi tutaj na tym, na czacie, jak już jesteś. Na czym polega atak na placówkę obcych, na tą sabotaż? Czy to jest jakaś super trudna misja? Bo jesteśmy właśnie w przededniu pójścia na tą misję. Tylko nie wiem, czy to jest misja bardzo trudna, trudna, czy super trudna. Dobra. Trusko czy tu? Wiem, że to jest ryzykowne, bo będziemy odsłonięci na całą przestrzeń. Ale może akurat nic nie wyskoczy. Okej. Okay. Panika usunięta. Super. Rewelacja. To jeszcze tylko dostałeś darmowe bieganie. Z tego wszystkiego. Tu jest pełna osłona. Chcesz z nami jechać? Co tam? To zaraz będziemy jechali. Dobra, na razie sytuacja w miarę opanowana. Montusz jest na dachu. Nie wiem, jaką ma widoczność stąd. W ogóle coś się znowu zacięło, bo kamery nie mogę podnieść. A co to jest ten stożek? Ulepszony tryb warty widoku. Aha, to jest warta, dobra. No to włączmy ten stożek. Jeżeli to jest warta. No dobra. Czy ja muszę się spieszyć? To jest kurde pytanie. Mam 11 tur, to teoretycznie chyba nie jest tak ma... tak na najgorzej. Pytanie 2. Po pierwsze, co to jest to? Czyli kliknij, żeby przełączyć zasięg dowodzenia. A po drugie, jak wygląda sytuacja z atakiem na tą placówkę obcych?
Czy to jest coś bardzo trudnego, bo się chcę tam wybrać i nie wiem, jak się mam nastawiać na tą misję. Czy mam poczekać jeszcze, czy już lecieć mogę? Dobra, ruszajmy na razie w tamtą stronę. Mączysz jeszcze jedną turę, może zostać tutaj. Na razie nic nie widzimy, więc spoko. Jest 10 tur, myślę, że tam powinienem w te 10 tur zdążyć dojść. A myślę, że zdecydowanie lepiej by było, żeby, jeżeli coś ma wyjść, żeby wpadło na Overwatcha. Aha, tylko że znowu nie mogę wszystkich Overwatchy włączyć. Okej. No, chodzi mi o tą placówkę, wiesz, że tam są takie placówki, placówki obcych. I co to te placówki robią? No dobra. Biegnij tutaj. Coś widzimy? Okej. Uderzeniowcy. Uderzeniowcy. Spoko, spoko, spoko. To jeszcze się da chyba... Da się rozwalić. Teoretycznie chyba powinno nawet pójść szybko to. No, moglibyśmy tego jednego ubić. No to spróbujmy. Aha. Nie do końca to tak miało wyglądać. True. Tu nie mamy sektoida, więc teoretycznie... A jakie szanse masz na skakowanie i czego? A to jest ta wieżyczka, z którą była tam niskie szanse. No to lepiej strzelić. Okej, załatwiony. Aha, mówi, że można próbować. Ten masz 12, kurde, ten ma... Ale spróbujmy do tego u góry, może akurat go załatwisz. Nie. Piąteczka została jeszcze. Dobra, widzisz którego? Widzisz tego na dole. Rzućmy granat gazowy. Jak ten z góry będzie próbował biec, to może się akurat zatruje. Aha, tylko że ja sobie też zatruję to miejsce, żeby zebrać to. A kurde, no dobrze, no dobrze, dobrze, dobrze. Moncjusz, co ty możesz? Widzisz tego i tego. O, świetnie. No to spróbuj na początek tego u góry ściągnąć. Tak jest. Zostaje nam tylko ten ich oficer. To nie byłoby nawet tak najgorzej. On jest zatruty, więc on też będzie troszeczkę słabiej strzelał. Przeładuj. Naukowca schowamy za pełną osłonę. Myszka niech podbiegnie tutaj. Naukowiec hunker down. Dobra, zatruty. Mam nadzieję, że to jego percepcję zmniejsza. Zatrucie minęło, aha. Czyli już nie jest zatruty. A, znowu się zatruł. Okej, okay, i wbieg do budynku. No dobrze. Osiem tur mamy. Myszka mogłaby tu wbiec, tutaj się nie powinna zatruć. A w ogóle ma odporność. Dobra, miękki spust i zaawansowana zwinność. Spoko. Podbiegnij tutaj, zobacz, czy wypatrzysz tego oficera. Na razie go nie widać. No dobrze. Podbiegnij mi tutaj. Mam 8 tur, kurde. No tam już nie jest daleko. No nie jest daleko, więc może dam radę do... Dam radę może dojść tam. Pytanie, czy Monciusza przemieszczamy gdzieś indziej, żeby miał lepszą widoczność. No teoretycznie chyba już mogę go stamtąd z góry ściągnąć. Tutaj Overwatch. Overwatch.
Overwatch. VIP. VIP mógłby tutaj się schować. Myślę, że nie powinno mu się nic zdarzyć. A tu była pełna słona obok. Bo to mogłem tam do tej pełnej osłony się zbliżyć. Przeładuj i co? Zatrucie minęło, ok. No dobrze, no to my teraz się chyba do góry już udamy. Chyba, że będziemy próbowali gonić tego oficera. Tylko, że boję się, że on tam może nam jakiś... Może nam zrobić jakąś... jakąś niespodziankę. Dobra, na początek niech wbiegnie tu soczek i sprawdzi, czy jest czysto. Mam coś takiego, kurde. Spoko, jesteśmy, bylibyśmy bardzo blisko już tego punktu ewakuacji. Bardzo by mi się to podobało, żeby tam dojść. Idziesz tutaj. True może zhakować, okej. Czy tutaj jeszcze coś jest? Tu był wysoki poziom trudności, więc... Mogę się spodziewać, że jeszcze z czymś będę musiał walczyć, prawdopodobnie. Mąc już, czy jesteś w stanie wejść na ten budynek tutaj? O, jesteś, świetnie. To się ustaw na pozycję. Myszka... Ty tutaj... Ty tutaj... Zostawię sobie gecko na warcie, myszkę na warcie. A to wszystkie jednostki za 7, za 7 tur. Okej. To będę musiał powoli tutaj się do góry zbierać. W takim bądź razie. Aha, wszyscy się ruszyli? Nie, bo tutaj nie dałem... Warta i czekamy. Tam jest ten VIP, znaczy tam jest ten oficer ich. Okej, okay, on się ranił. No dobra. 6 tur. No to jesteśmy już, jesteśmy blisko. Młody. Młody nic, ale w następnej turze już tam dobiegnie. VIP na razie tam nie dobiegnie, spoko. Soczek, czy ty będziesz stąd widział coś? O kurde, tam jest cała grupka jeszcze jedna. O, z tym elektrycznym tym takim, kurde, gnojem. No niedobrze, no niedobrze, niedobrze. Poza tym Monciusza ja muszę już powoli stamtąd ewakuować, żeby on zdążył dobiec w te 6 tur. No ciężko, 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 ciężko się zaczyna się robić. No nie wiem, czy jest dobrze, bo kurde, troszeczkę zapomniałem o tym, że to wszystkimi muszę się ewakuować. Fuck, shit. Dobra, VIP tutaj. Tutaj. No ty widzisz tego. No spróbuj do niego strzelić. On się wtedy sklonuje, jak go trafisz. No dobra, ale nie trafiłeś. Gecko, czy jesteś w stanie do góry wybiec? Spoko, jesteś. Wiecie co, teoretycznie może by mi się udało na następnej turze nawet uciec, chyba że Mont już zostanie. Chyba Mont już zostanie. 100% masz, a to próbuj. Aj, mind controllerów tam raczej nie ma żadnych. Największy problem będzie z tym całym elektrycznym, czy tam jak on się tam nazywa. Czemu się tam obydwoje zatruci? Oznaczył, dobra. Teleportacja.
Pewnie uszkodzi nam broń, znając życie. Tak jest, bomba jakaś. Aha, to jest ten bojowy ich. To jest ta jednostka bojowa. Ten wybiegnie na pewno do góry, będzie próbował ogłuszać nas. Jakby zostawił Overwatcha, to pewnie by zginął. Dezorientacja, okej. Okay. Braknie jednej kratki, żeby Mons już chyba się tam wydostał stąd. Dobra, Mons, czy ty jesteś w stanie się stamtąd wydostać? Nie, braknie nie jednej kratki, tylko jednej tury, żeby się wydostał. Ty byś dobiegła? Ty byś dobiegła. No dobra. Ale będziemy się w takim razie przemieszczać dalej. Tu powinienem tego zabić. Dobra, ty masz zniszczoną broń na pewno. Tak, masz zniszczoną broń. Ale możesz się przebiec tutaj i przeładować. Tobie też zniszczyli broń. Czy to wybuchnie tutaj? Nie, to jest chyba jest, tu byś był już chyba poza zasięgiem tej wybuchającej. Więc przeładuj. To samo tutaj. Uciekaj. Przeładuj. O, ty Gekko mógłbyś się włączyć na Overwatcha. Moncjusz. Moncjusz tutaj. Kurde, VIP nam się nie ewakuuje na razie. No dobra. Zaryzykujmy tutaj. Mam nadzieję, że go nie zabiją. Overwatch. Skąd? Skąd ten Overwatch? No dobra. Została myszka. Dobra, myszka stamtąd się będzie mogła ewakuować, więc spoko. Niech zostanie na Overwatchu. Okej, ten dalej... obrażenie dostaje, tylko że w osłonę oberwał. Dobra, to wybucha. Ale nic nam nie powinno zrobić, bo wszyscy się ewakuowali. Teraz mamy trzy strzały. Gekko, zabijesz go? A, chyba nie. Jeden mu został, nie dwa mu zostały, cholera. Teleportacja. Wchodzi do środka. Dobra, strzelił, ale nie trafił, to się staje jeden. I powinno być dobrze. Co on będzie robił? Nie. Kurde, oberwałeś. Tylko nie panikuj. Dobra, dezorientacja usunięta. Spoko. Teraz tak, mogą być jakieś overwatche. Musimy to sprawdzić. Myszka, biegnij. Czy są jakieś overwatche? Dobra, na razie nic. To teraz tak. Bierzesz... No kurde, miałem sprawdzić, czy... Dobra, musimy włączyć... musimy włączyć autosave'a. Kurde, miała myszka sprawdzić, czy nie ma jakichś overwatchy. Bo przecież ja tego kolegę mogę rozwalić bez problemu. Oh, fuck. Myszka miała sprawdzić to. Dobra. Okej, Hoko. Okej, teraz go załatwiliśmy. I teraz spokojnie możemy się ewakuować.
Został jeszcze Moncjusz chyba tylko. Ale ewakuacja. To tak to miało wyglądać, ten jeden błąd w końcówce. No tak to miało wyglądać, tam ten jeden błądzik, kurde, no. I byłoby idealnie. Dobra, ale to tyle, już ja już kończę na dzisiaj, więc trzymajcie się, dzięki za uwagę. Do jutra. Nie wiem, jak będzie, kiedy się będzie stream jutro, ale na pewno będzie odcinek na YouTubie. Więc trzymajcie się. Cześć. Zawsze możecie zaglądnąć około godziny 2, znaczy 16, 17 może akurat coś będzie. Trzymajcie się.